Radio Sport Polonia, radio z pasją dla pasjonatów. Moim Państwa gościem dzisiaj jest nietuzinkowy zawodnik, a dokładnie zawodniczka Marta Lach, zawodowa kolarka wyścigowa, która obecnie jeździ dla UCI Women's World Team CCC, znany team kolarski w Polsce. Witamy Ciebie, Marta. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak zaczęła się Twoja przygoda z kolarstwem? Oj, było to w zasadzie 12 lat temu. Pojechałam na taki szkolny wyścig do Zatora. Pogoda niezbyt zachęcała do jazdy, bo październik, za oknem deszcz, ale mój brat mnie namówił, dawaj Marta, jedzie. No to mówię, dobra, no to jedzie. Pojechaliśmy razem z rodzicami, ja na komunijnym rowerku. Wyprzedziłam wszystkich chłopaków, pierwsza na mecie. No i trener właśnie z tego klubu chciał mnie do kolarstwa. Ja później, no tam były takie różne trochę perypetie, bo po prostu to kolarstwo jednak potrzebowało, no na kolarstwo potrzeba dużo pieniążków. Rodzice chcieli wziąć pożyczkę, żeby mi rower kupić, zapisać mnie do tego klubu, ale ja powiedziałam, że znajdę sobie inny klub, gdzie będę mogła jeździć po prostu na swoim rowerze, a nie trzeba będzie od razu kupować nie wiadomo jaki, tym bardziej, że przecież za tydzień może mi się znudzić. No i zapisałam się do klubu UKS Sokół Kęty, tam pod okiem trenera Karkoszki przez bodajże 6 lat się rozwijałam. Później przeszłam do takiej najlepszej kobiecej ekipy w Polsce, która w zasadzie dopiero powstawała, ale tam już jakby trenerką i jednocześnie zawodniczką była Paulina Brzeźna-Będkowska, która już miała na swoim koncie naprawdę bardzo dużo osiągnięć i była także na przykład ósmą zawodniczką Igrzysk Olimpijskich, także to była taka drużyna no bardzo dobra też, gdzie jeździłam 3 lata. No a później wychwycili mnie właśnie do CCC-li. No i tam jeżdżę już drugi sezon, także no tak się to wszystko zaczęło. Tak to się wszystko zaczęło. No piękna historia, na niejeden scenariusz filmowy mogłaby zostać przypisana. Kto był dla Ciebie największym kolarskim wzorem, mentorem, idolem? Jak zwał, tak zwał? No na początku myślę Maja Włoszczowska, bo zaczynałam tak naprawdę te wszystkie moje wyścigi na MTB, czyli w kolarstwie górskim. I to właśnie wzorowałam się na Mai, bo ona właśnie miała tak bardzo dużo tych osiągnięć, medali Mistrzostw Świata. W zasadzie jak ja zaczynałam, to w 2019
2010 roku, to ona w 2010 chyba została mistrzynią świata i właśnie jeździła w tęczowej koszulce, później medal olimpijski w ogóle, także no ona była i zawsze jest, będzie takim moim autorytetem, a też tutaj na przykład tak z okolicy zawodnik Przemysław Niemiec, to jest taki zawodnik, który też zaczynał właśnie pod okiem trenera Karkoszki w tym samym klubie i on zawsze taki był pokorny, tak stopniowo dążył do celów, wszystko, no brał na klatę, taki no naprawdę bardzo, bardzo sympatyczny człowiek, który też nie pobłudził się z tym wszystkim, ma rodzinę, dzieci i jest zawsze uśmiechnięty, wesoły, do pogadania, taki po prostu normalny gościu z klasą, także on też jest takim moim idolem, no i na pewno myślę też ten trener, który właśnie jakby wprowadził mnie do tego wszystkiego, gdzie jeździłam właśnie 6 lat, trener Karkoszka, Piotr Karkoszka. Zawsze mogę się do niego zgłosić, zapytać, on mi zawsze podpowie, jest taką dobrą duszyczką i to myślę jemu zawdzięczam, no tak naprawdę wszystko co mam też, bo, no bo on mnie prowadził na początku, nie dał, jakby nie sprawił, że ja gdzieś tam się pogubiłam i no i też czasami bywa tak, że te zawodniczki niektóre, czy i zawodnicy w tych młodszych kategoriach dużo wygrywają, a później gdzieś tam zaprzepaszczają swój talent, a ten trener prowadził mnie tak bardzo, jadłam małymi łyżeczkami, że tak powiem, i dalej starać się to robić, gdzieś tam krok po kroczku dążyć do jakichś celów i to właśnie on mi pokazał, że właśnie tak warto żyć i tak warto robić, także myślę, że właśnie no w ogóle super, super gość z niego, taki jest poukładany, no naprawdę, no dużo jest takich osób, od których można by coś zaczerpnąć i do kolarstwa i w swoim życiu, bo no na przykład też Peter Sagan, który jeździ, cieszy się po prostu tą jazdą na rowerze, wszyscy go znamy, jest 3-krotnym pod rząd mistrzem świata w kolarstwie szosowym, no i on jest takim wariatem na rowerze i to też tak, no od każdego po prostu zawodnika, tak samo Marianne Vos, która też jest zawsze uśmiechnięta, jest mnóstwo takich osób, od których można by coś zaczerpnąć dla siebie i na kimś się wzorować. Ja sobie w międzyczasie zapisuję te wspaniałe nazwiska. Na pewno zaprosimy te osoby na naszą antenę. Jak już wspomniałaś, nie jesteś osobą zachłanną. To niekiedy gubi sportowców, szczególnie młodych, i ta kariera później jest na tak zwanym zakręcie. No, jest tak, że właśnie ten na początku czasami może dużo chciałam, a gdzieś tam nie wychodziło i właśnie trener mnie tam gdzieś stopował. I mówił, że wszystko na spokojnie z czasem przyjdzie. Czasami wiadomo, więcej by się chciało niż się ma, ale trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo czasami nawet tego może nie być. Także no myślę, że no, to czasami właśnie gubi sportowców, no bo czasami ktoś chce coś zdobyć i za wszelką cenę robi wszystko, żeby to się udało. No i tak naprawdę w wieku juniora czy no po prostu da się to zrobić, ale ten jest naprawdę bardzo dużo, a później tak naprawdę tego zawodnika już może nie być i najczęściej tak się staje, bo po prostu on już doszedł do swoich możliwości, a tak naprawdę to dopiero później zaczyna się takie życie sportowca, także no czasami to właśnie gubi, no mam nadzieję, że mnie to nie dotyczy i nie będzie dotyczyło w przyszłości. Wiele pokory w twoim głosie, wiele pokory również widać w twojej karierze. I tak trzymaj, Martusia. Maja Włoszczowska, wspomniałaś, między innymi na niej się wzorowałaś i wzorujesz nadal. Ona jest między innymi również 2-krotną wicemistrzynią olimpijską. Zapytam o twoje mega marzenie w twojej karierze. Oczywiście, no marzeń jest sporo, ale tym, które zawsze gdzieś tam było w mojej głowie, bo pamiętam, jak jeszcze przed kolarstwem pływałam i na naszej klasie, to jest taki portal społecznościowy, znaczy w zasadzie nie, jest jeszcze, to tam właśnie dodałam to zdjęcie, jak spinam się po takim, na placu zabaw, po takiej
zawsze marzyłam, żeby gdzieś tam na tych igrzyskach olimpijskich zdobyć medal. Także to jest takie moje największe marzenie. Już trochę tych marzeń też się spełniło, ale no na pewno też medal, mam nadzieję, że złoto mistrzostw świata, złoto mistrzostw Europy. No mam nadzieję, że choć garstka tych sukcesów właśnie, które osiągnęła Maja Włoszczowska i no po prostu jak każdy sportowiec pozatrenuje, żeby zdobywać te największe jakieś tam triumfy. Także no mam nadzieję, że kiedyś to się uda. Jak odniesiesz się do słów, które wypowiedziałaś 2 lata temu? Cel jest jeden, pomóc zwyciężyć, najlepiej jak tylko potrafię. No, pamiętam te słowa, były przed Mistrzostwami Świata, które, gdzie to było? W tamtym roku byliśmy w Yorkshire, a 2 lata temu byliśmy, no właśnie, nie pamiętam, bo już 6 rok z rzędu reprezentowałam Polskę na Mistrzostwach Świata. Na początku, ja sobie przypomnę to po kolei. Pierwsze moje Mistrzostwa Świata były w Konferadzie, w pierwszym roku juniorki, później w Richmond, później Doha w Katarze, później Bergen, później byliśmy w Austrii, w Innsbrucku. O, właśnie, a w tamtym roku w Yorkshire, w Wielkiej Brytanii. No właśnie, no i wtedy pomóc zwyciężyć najlepiej, jak tylko potrafię. Kasia, nie wiadomo, chciała walczyć tam właśnie o medal i trasa była pod nią tak naprawdę, bo były góry i zawsze, w zasadzie zawsze, jeśli, bo nie, tak to jest w kolarstwie, nie zawsze jest się liderem, czasami trzeba pomagać i głównie chodzi o to, że po prostu zawodnicy, którym się pomaga, mają, jeśli oni jadą za tobą, to mają mniejszy opór powietrza i po prostu muszą pedałować z mniejszą siłą, żeby jechać z tą samą prędkością. I to jest bardzo istotne, żeby po prostu jechać przed kimś i żeby pomagać mi się przepychać gdzieś tam po peletonie, przechodzić do przodu, być w jakichś niekontrolowanych atakach, na przykład jeśli uciekają zawodniczki z takich bardzo dobrych drużyn czy reprezentacji, na przykład, nie wiem, Holenderka, Włoszka, Niemka, no to musi tam być też Polka, która będzie z nimi, żeby nasza liderka, która jest w peletonie, miała po prostu czystą głowę, że nie musi godzić tej wycieczki, że jest tam też Polka, która też może wygrać ten wyścig, bo po prostu tutaj jedziemy jako jedna drużyna i tak naprawdę chcemy zdobyć medal, tak naprawdę kto go zdobędzie, czy tam złoto, kto zdobędzie to złoto, to tak naprawdę nie gra większej roli, ale żeby to zrobić. I właśnie, no ale wiadomo, jeśli jest jakaś, mamy wyznaczoną liderkę, to po prostu staramy się, żeby to ona to, zdobyła ten złoty medal i po prostu no, robimy wszystko, żeby tak się stało. Dlatego właśnie wtedy moją rolą była pomoc Kasi Niewiadomej. Też byłam jeszcze, no to było już 2 lata temu właśnie. Jeszcze, że tak powiem, nie byłam aż tak mocna, jak jestem teraz. Pamiętam, że na wjeździe na ostatnim okrążeniu po prostu zdjęli mnie z trasy sędziowie. Jeszcze dziewczynom, które jechały przede mną, pozwolono jechać na trasę. Ja byłam pierwszą zawodniczką, która jakby nie mogła skończyć tych mistrzostw świata. Ja byłam jeszcze orliczką, a startowałam już w kategorii elity. I no to naprawdę jest duży przeskok, tym bardziej, że jeszcze nie ścigałam się na tych wyścigach zagranicznych aż tak dużo i nie aż na takim wysokim poziomie, także no to było ciężkie, no ale na przykład w tamtym roku udało mi się skończyć. Coś tam też właśnie pomogła, przeciągnęłam w Kasie przed podjazdem, takim gdzie Van Vleuten skoczyła, żeby uciec po prostu. Później ta kosmiczna jazda 100 km ucieczka na solu, później zwycięstwo. No a właśnie pomagała tak Kasi wcześniej się przedostać przed górą, także no, w kolarstwie tak jest, że po prostu pomagamy sobie nawzajem i później razem cieszymy się ze zwycięstwa albo płaczemy, jak jest jakaś porażka. Także no, musimy się wspierać.
Miałaś sporo tych sukcesów w dość młodej karierze jako zawodniczka. Również mówisz o tych turach, między innymi Giro d'Italia, w którym uczestniczyłaś. Również wczoraj, przedwczoraj bodajże, mogliśmy Ciebie zobaczyć podczas wywiadu w Eurosporcie z Tour de Pologne. Z Tour de Pologne, które no niestety owiane jest od tamtego roku dość taką niezbyt dobrą opinią, ponieważ w ubiegłym roku mieliśmy przecież wypadek śmiertelny. Teraz mieliśmy podczas pierwszego etapu również wypadek. Można wnioskować, że jednak kolarstwo nie jest do końca tak bezpieczną dyscypliną sportową, jakby się mogło nam wydawać zwykłym zjadaczom codziennego chleba. No oczywiście, tak jak myślę w każdym sporcie, są różne niebezpieczeństwa, czyhają na nas na każdym zakręcie. I to myślę nie, że Tour de Pologne jest owiane jakąś po prostu tutaj niezbyt dobrą opinią czy coś w tym stylu, bo to jest naprawdę super wyścig, bardzo dobrze przygotowany, bo sama miałam okazję w nim uczestniczyć w 2016 roku. Wtedy była edycja także dla kobiet i to był najpiękniejszy wyścig tak naprawdę w moim życiu, bo na trasie stała cała moja rodzina, wszyscy przyjaciele kibicowali. No coś pięknego i wszyscy kibice dookoła krzyczeli, no coś pięknego po prostu i naprawdę wszystko było zorganizowane na najwyższym poziomie i myślę, że dalej tak jest, a wypadki chodzą po ludziach. No, ten, który wydarzył się właśnie w tamtym roku, no to myślę, był no, bardzo tragiczny, bo naprawdę zawodnik w moim wieku bodajże upadł z jakichś tam niewyjaśnionych w zasadzie przyczyn. Prawdopodobnie tam cukier mu spadł czy coś podobnego, bo on w ogóle nie kontrolował upadku. Normalny kolarz, jeśli upada, to gdzieś tam próbuje bronić się rękami, jakby zahamować to. On po prostu chyba, wydaje mi się, że po prostu zemdlał na tym rowerze i upadł gdzieś tam do rowu w jakiś tam przepust i po prostu jego życia nie udało się uratować. Teraz ten wypadek tutaj na finiszu w Katowicach, no też wyglądał makabrycznie po prostu. No ale to myślę, też nie jest spowodowane jakąś tam złą organizacją, chociaż no różnie może być, bo nie wiem, nie robiłam tego ja, ale wydaje mi się, że nie, tylko po prostu nie fair gra jednego z zawodników, który zmienił tor jazdy, następnie wyciągnął łokieć i zepchnął drugiego zawodnika z innej ekipy, ale zresztą jego rodaka na barierki i tak przeleciał. Także no po prostu dla mnie takie zachowanie jest bardzo nie w porządku i nie powinno się tak robić. Mam nadzieję, że zostanie on jakoś tam ukarany, no bo powinien być ukarany albo zawieszony na pewien czas ze ścigania, bo po prostu żeby przemyślał to swoje zachowanie. Myślę, że on żałuje tego wszystkiego, co się stało, bo no nikt nikomu raczej tak nie chce zrobić krzywdy, ale to też nie było pierwszy raz, jak tak się stało. Mhm. Czy wśród Was, dziewczyn, też taka zachodzi niekiedy rywalizacja między Wami? Bo wiadomo, że dziewczyny z natury, no wiadomo, że są takie niekiedy jak lewice tutaj trzymane w ogrodze, za ogrodzeniem w jakimś zoo, bo jednak macie ten charakter taki, jaki mają kobiety, więc czy u Was też jest taka niekiedy zdrowa, to jest na plus rywalizacja, ale także zdarzają się w kolarstwie kobiecym takie właśnie sytuacje, jak mieliśmy chociażby podczas końcowego etapu pierwszego Tour de Pologne? Zdarzają się, na pewno się zdarzają takie sytuacje, bo właśnie czasami to jedzie się w jakimś amoku, nawet się nie wie, co się dzieje, bo po prostu próbujesz jakoś gdzieś tam zareagować i czujesz na przykład, że jesteś mocny, a ktoś nie ma na przykład miejsca i kogoś trzeba przepchnąć czy coś. I są takie dziewczyny, co normalnie potrafią się bić. Ja mówię, no nie, no nie dam rady w ogóle, no bez przesady, no jesteśmy gdzieś tam, wiadomo, rywalizujemy ze sobą, ale to wszystko musi być fair i no, ja nie wyobrażam sobie takich sytuacji, jak już to na pewno robi się to nieświadomie.
gdzieś tam w jakiejś adrenalinie i myślę, że tak też było tym razem, gdy właśnie tych dwóch zawodników jechało między sobą, walczyli na finiszu. No, u kobiet też to się zdarza, ale no nie wiem właśnie, no myślę, że może też teraz będzie troszkę, może nawet bardziej się to zdarzało, bo wiele zawodnic, tak samo jak i zawodników w męskim peletonie, nie ma kontraktów i na przyszły rok na przykład i gdzieś za wszelką cenę chcą się pokazać na jakimś wyścigu, żeby po prostu dostać, wykorzystać tą jakąś swoją szansę i no i różnie może być, dlatego trzeba być jeszcze bardziej skoncentrowanym, uważać, bo zdrowie i tak naprawdę życie jest najważniejsze. Jak wygląda szkolenie w Polsce? Czy macie, czy garną się ci młodzi adepci do kolarstwa? Jak sama wspomniałaś, nie jest to tania dyscyplina do uprawiania. Oczywiście, że mamy następców, bo naprawdę dużo dzieci lubi jeździć na rowerach. Teraz powstaje coraz więcej takich szkółek kolarskich, które mają dostęp także do rowerów, tam z Polskiego Związku Kolarskiego, gdzie te dzieciaki dostają stroje. Dla mnie bardzo ważny był strój kolarski, bo po prostu chciałam go mieć i zawsze mi się podobał. Także myślę, że dla chcącego niestrudnego po prostu trzeba znaleźć jakiś klub w swojej okolicy i tam się zapisać, a później już myślę krok po kroku zostanie się wyłapanym i pociągniętym gdzieś dalej, jeśli będzie się dobrym. Będzie się wykonywać jakieś właśnie swoje obowiązki, trenować, no i w ogóle, żeby zdrowie dopisało. Także myślę, że następców mamy wielu i talent w Polsce drzemie gdzieś tam głęboko, wyżej czy niżej i na pewno będziemy mieli w przyszłości jeszcze więcej mistrzów. Zawsze pytam o to sportowców, jakikolwiek również i dziennikarzy związanych ze sportem. Masz czas na życie prywatne, chłopak, rodzina, jak to wygląda u ciebie? Oczywiście, że mam czas, dla mnie oni są najważniejsi właśnie. Mam 5 braci, mamę, tatę, mieszkam właśnie tutaj z moimi 2 braćmi, bo już reszta się wyprowadziła i z mamą i z tatą. No, w zasadzie z mamuszem i statusiem, bo tak zawsze na nich mówię. No i właśnie spędzamy czas razem, nawet bardzo dużo. Teraz właśnie podczas tej kwarantanny sporo czasu razem, także no bardzo mnie to cieszy właśnie, że można było też tak trochę się wyluzować i wrócić do tego, co było kiedyś, jak jeszcze nie jeździłam. I to też były piękne czasy i dalej są. Gdzieś tam pływamy na żaglówkach, jakieś wspólne wyjścia w góry, tutaj gdzieś wyskoczyć razem, tutaj coś, właśnie też z chłopakiem, także nie no, fajnie ogólnie jest. Też jeszcze studiuję, bo studiuję na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, jestem na dziennych studiach, już robię magisterkę, w zasadzie no, pierwszy rok już zdałam teraz i teraz zostanie mi, że tak powiem, ostatni, ale zastanawiam się nad doktoratem cały czas jeszcze właśnie, także... Mądra dziewczyna, słuchajcie kochani, mądra dziewczyna! Dziękuję bardzo. No właśnie, no myślę, że trzeba gdzieś tam te swoje talenty wykorzystywać, rozwijać i cieszyć się tym życiem, tym czasem z rodziną i jakoś umieć to sobie wszystko uporządkować. Też myślę, że kolarstwo mi w tym wszystkim pomogło, bo jak no byłam młodsza, jeszcze nie jeździłam, no bo gdzieś tam czasami, wiadomo, tu się człowiek drzemnął po szkole, tutaj coś, później coś tam się pouczyć, ale jak zaczęłam jeździć, to wszystko zaczęło być bardziej poukładane. Wracałam, jadłam szybko obiad, tylko pytałam, mamusia, co jemy? No i mamusia mi stawiała na stół jakąś zupę pomidorową, kotleta, no i szybko jadłam. Najlepsze danie naczelnego, pomidorówka i kotlet. Szybciutko jadłam już w stroju kolarskim, za chwilę na rower, wracałam tutaj jeszcze na jakieś kółko gitarowe, tutaj do orkiestry, tutaj pouczyć się i do spania i w ogóle i tak w kółko, także gdzieś tam ten czas zawsze trzeba sobie umieć rozdysponować, trzeba, no i trzeba w tym wszystkim zachować taki zdrowy rozsądek, uśmiech i po prostu
taką radość. Sport uczy systematyczności, jak wspomniałaś. Dla twojej mamusi, bo w dość specyficznym dniu się urodziłaś, nie będziemy mówić daty, bo kobiet się o wiek nie pyta. Ja również urodziłem się w dość specyficznym... 26 maj, to wystarczy. Dokładnie, ja się urodziłem 8 marca, to też specyficzna data, ale 26 maja to chyba najlepszy prezent dla mamusi i na pewno może być dumna z takiej córki jak z ciebie. No to może już mamusi cię można pytać, ale wydaje mi się, że no jest zadowolona i bardzo mnie kocha, wspiera na każdym kroku, tak samo tata, tam bracia. Jak tylko mogą, to jadą gdzieś tam ze mną na wyścig, kibicują, wspierają w każdej jakiejś tam ważnej decyzji i mniej ważnej, także zawsze mogę na nich liczyć i no i dodaje mi to takiej otuchy, radości. No i cieszę się, że ma taką rodzinę. Mało tego, poza anteną rozmawialiśmy nie tak dawno i teraz śledząc twoją karierę zawodniczą, muszę przyznać jedno, że to, że jesteś przesympatyczną dziewczyną, osobą, jak zwał, tak zwał, bardzo rodzinną, to też dużo zawdzięczasz wierze. Jesteś bardzo osobą wierzącą. To prawda. Tak, oczywiście, przepraszam, jem właśnie, bo jem teraz obiad leczo, mama zrobiła, robiliśmy od samego rana cukinię od sąsiada. Pozdrawiamy mamę, pozdrawiamy sąsiada od cukinii. Dzięki. Tak, jestem osobą bardzo wierzącą. No Pan Bóg jest bardzo ważny w moim życiu, bo wiem, że to On kieruje tym wszystkim i cokolwiek by się nie działo, czy dobrego, czy złego, to po prostu taka jest Jego wola i wiem, że On mnie później na pewno dobrze we wszystkim poprowadzi. No wiadomo, mam tam swoje jakieś mniejsze, większe grzeszki, bo śmierdzenie to ich nie ma. Ale no staram się, żeby wszystko było no jak najbardziej poukładane w moim życiu. Zawsze jak jestem na wyścigu, to w niedzielę staram się iść do kościółka rano albo w sobotę wieczorem. Też w tygodniu często idę, także no bardzo bardzo jest to ważne w moim życiu i no i myślę, że naprawdę mi to pomaga, takie właśnie podejście i no i po prostu też daje mi to radość, takie coś, że ta rozmowa z Panem Bogiem, także no każdemu polecam. Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. This is true. Dokładnie. Dokładnie tak. Super. Ostatnie pytanie, dość tradycyjne na naszej antenie podczas wywiadów. Czego możemy tobie życzyć, Martulka? No myślę, że... czego? No, takiej radości, żeby cały czas ona gdzieś tam była u mnie. Takiej, no też miłości, myślę. No i przede wszystkim czego? Zdrowia, bo wtedy już myślę, same te sukcesy gdzieś tam za sobą się pociągną, bo no to one też dają mi takiego powera, także tego. Tego. My również tego życzymy, również łącząc się z naszym całym zespołem redakcyjnym, ale także z naszymi słuchaczami rozmieszczonymi po całym świecie, nawet w dalekiej Australii, bo i tam docieramy z naszym radiem, więc tego ci będziemy życzyć. Pozdrawiamy przy okazji wszystkich kibiców kolarstwa i twoich kibiców. Od dzisiaj zapisujesz się, można powiedzieć, w annałach Radia Sport Polonia. Będziemy śledzić twoją karierę, twoje sukcesy. Będziemy również podczas twoich, no, również na pewno niekiedy złych startów, bo i one się przydadzą, one też uczą pokory. Będziemy ciebie wspierać na dobre i na złe. I mamy nadzieję, że nadal będziesz tak przesympatyczną osobą, jaką jesteś. I naprawdę przyszła praca magisterska to będzie jak... O, dokładnie, tutaj pstryknięcie palcami, a i doktorat również na pewno się z nim uwiniesz, ponieważ jesteś mądrą osobą i tego ci życzymy. Trzymaj się, Marta, powodzenia w dalszej karierze. No i przywieź nam z olimpiady medal z najlepszego i najcenniejszego kruszcu. Dziękuję bardzo. Będę się starać i
życzę wszystkim właśnie samych dobrych chwil, radości i spełnienia wszystkich marzeń. Dzięki wielkie!